Drodzy Państwo, no dla mieszkańców Olsztyna chyba nie muszę tego tłumaczyć, ale e, oglądają, słuchają nas nie tylko mieszkańcy Olsztyna. Co co widzicie w tej chwili za mną, to olsztyńska hala Urania, taki symbol e, stolicy Warmii i Mazur, która jak widzicie pnie się powoli w górę. I drodzy państwo, to jest remont, chociaż taki remont trochę dziwny, bo ona tak jest remontowana od podstaw właściwie ta nasza Urania, ale mniejsza z tym. W każdym razie skoro już tak jest, to może drodzy państwo warto się zastanowić nad tym, czy to powinno być nadal Urania. Urania to jest słowo, które w żaden sposób nie wiąże się z Olsztynem, nie wiąże się z naszym regionem. Może powinniśmy przy okazji tej odbudowy, tego remontu nazwać tą halę na nowo, od nowa, bo przecież ona tak naprawdę od troszeczkę od nowa powstaje. Może, drodzy Państwo, powinna być to Warmianka, może skoro Kopernik był kobietą, powinna być to Kopernikana, może jakaś inna nazwa, ale taka, która w jakiś emocjonalny sposób wiązałaby tą halę z miejscem, w którym nam wszystkim przyszło żyć. Drodzy Państwo, piszcie, jakie macie pomysły, jak można nazwać tę halę inaczej i czy w ogóle to ma sens. A poza tym zapraszam do lektury piątkowego wydania naszego rosztyniaka, Oczywiście Gazeta PL i Gazeta Olsztyńskiej również.